Cześć, witajcie po długiej przerwie. W końcu udało mi się wyjść na pole. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Ruszam na saksońskie pole, anglosaksońskie. Ciekawy jestem. Mam nadzieję, że będę miał wam co pokazać. Trzymajcie kciuki, lecimy. Pierwsza znajdka po 2 godzinach, kawałek klamerki, obstawiam, że gdzieś XVIII wiek, nie ma zbytnio dużo jakichś tam zdobień, no ale co, lecę dalej. Dzisiaj chyba dzień tylko taki rekreacyjny niż monetkowy, ale fajnie, zawsze artefakt to artefakt. Po całym dniu około 5 godzin chyba chodzenia, może nawet lepiej, w końcu trafiłem po łóweczkę hamerka. No dzisiaj kiepściutko było, cały dzień naprawdę same dupki od shotguna. W końcu udało się, cieszę się, jest sreberko, mam dzień zaliczony, jest, lecimy dalej. Tak naprawdę to już wracam do domu, jestem zmęczony, plecy bolą już jak nie wiem co. Padł teraz troszeczkę zajechany już rose farting, ale widać wszystko. Także to jest Charles I, o ile dobrze pamiętam. Lecę dalej. Trafił się piękny guziczek, livery button. Pozłacany był. Malutki, ale bardzo ładny. Jestem na nowym polu. Ziemia gliniasta. Buty, nie pytajcie. Tragedia. 4 kilo chyba jeden. I to nie przesadzam. Dobra, lecę. Wracam zaraz do domu. Nie mam mikrofonu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Nie daję za wygraną. Drugi dzień. I patrzcie. Idę sobie na inne pole. I stwierdziłem, że będę szedł przy samym brzegu. Jest sixpence. Bullhead. Pięknie. Uwielbiam te monety. Nie wiem jeszcze, jakim stanie będzie z drugiej strony. Ale to nieważne. W jakim by nie był. Jest to dla mnie prześliczna moneta. Mega się cieszę. Jest sreberko. 1816 widzę. Dobra, lecę dalej. Trafiłem jakiś interesujący artefakt. Nie wiem, co to może być. Ale przypuszczam, że może to być średniowiecze. Nie jestem w stanie tego oczyścić, bo glina jest strasznie lepiąca. W tym momencie jestem cały upaćkany, ale jest naprawdę interesujące. Może coś, jakaś nabijka na kija czy coś w tym stylu. Fajna, zielona patynka. Zobaczcie, jakie garunki. Masakra jest. Dobra, lecimy dalej. Wyszła teraz taka rzecz, też wygląda na bardzo stare. Tutaj trochę po bokach widać takie zdobienia. O, prawdopodobnie może coś, mocowanie jakiegoś paska, pasa. Tak, ewidentnie, nity takie jakby widać. Fajne, naprawdę bardzo fajna rzecz. Stary artefakt. Na 100% średniowiecza. Dobra, coś się dzieje, lecimy dalej. No chyba coś trafiłem fajnego, ale jakaś ozdoba. Kurczę, jestem na polu, gdzie znalazłem
złotą broszę. Patrzcie na to. Chyba srebro, bo raczej nie złoto. Wygląda mi to na srebro. Zobaczcie, jakie zdobienia. Ja pierdziele, jest! Ale miejscuwa. Odpuściłem sobie na dłuższy czas tą miejscówkę. Zobaczcie, co tu trafiłem teraz. Dobra, zostawiam to. Zostawiam to dlatego, że nie chcę tutaj nic uszkodzić. Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę. Jakieś kuleczki, coś, zdobienia. Ale strzał! Jest! Jest! Nowy rok się zapowiada całkiem dobrze. Pięknie! Lecimy dalej. Po jakimś czasie wyszły dwie monety, takie wycieruszki. Z jednego dołka, jednego już rzuciłem do kieszeni, bo tam nie było totalnie nic widać. Tutaj widać, że jakaś baba na wózku, ale strasznie zjedzona. No, chodzę już jakąś dobrą godzinę i nic ciekawego. Sam ołów, ale spędzam dobrze czas. Zadowolony jestem. Lecę dalej. Padło teraz coś w tym stylu. Jakaś chyba nabijeczka. Nie wiem, od laski. Prawdopodobnie fajnie to wygląda. Oczyszczę w domu, bo jest obklejony strasznie i pokażę wam na podsumowaniu. Wyszło mi teraz coś takiego. Ciężko było to doczyścić nawet. Nie wiem, patynka wygląda na starą. Nie wiem, może XVI wiek? Coś w tym stylu. Na razie kilka arseniaków, sporo ołowiu. Co mnie cieszy. Powiem, że na pewno coś tu się działo. Nie wiem, może jest to jakaś rączka od szafki, szafy czy coś. Coś od garka. Ciężko powiedzieć. Ciężkie, mosiąc. Nie wiem, brąz. Lecę dalej. Pogoda się chyba będzie zmieniała. Tam chyba pada. Mam nadzieję, że mnie nie wygoni. Dopiero wlazłem. No i tak szybciutko teraz. Wyszedł mi kawałek ołowiu. Ale nie jest taki zwykły kawałek ołowiu, z tego względu, że jest to prawdopodobnie rzymski odważnik. Tutaj jest metalowy rdzeń zatopiony w tym ołowiu i to był prawdopodobnie kiedyś haczyk, tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, poprawcie mnie. Ale z tego, co wiem, to właśnie tak to wyglądało. Dobra, idę sobie cały czas prościutko. Zameldowała się pierwsza dzisiaj chyba monetka. Sprawdzę. Wycieruszek, ale tak, przypuszczam, że może być to George III. Ale żeby go doczyścić teraz, to musiałbym zdejmować rękawiczki i taplać się w błocie dalej. A nie o to chodzi dzisiaj, bo czas mnie goni. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, znalazłem coś naprawdę mega, mega fajnego, a przynajmniej dla mnie to jest mega znajdka. Nie jest to srebro, nie jest to złoto, ale jest to ołów i patrzcie, co tu mam. Ołowiana plomba. Mega ciekawa. Ciekawy jestem, co to, o co tu chodzi. Postaram się poszukać i dać wam opis, co to za plomba, kogo. Super fajna, naprawdę mega fajna rzecz. Lecę dalej. Zszedłem z pola, bo zaczęło właśnie padać. Zmęczony jestem, około 4 godzin kopania. Jednak kondycja nie ta, co w sezonie, ale cieszę się. Cieszę się, że wyszedłem w końcu, pokopałem, złapałem świeżego powietrza. Bardzo ciekawy jestem, jak w tym roku będą wyglądały te moje pola. Niestety mogą być już posiane. Dwa z najlepszych pól były nieużywane. Odpoczywały przez cały rok i stąd też tyle fajnych fantów wyszło. Bardzo mnie interesuje,
co przyniesie ten rok 2021. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, nie zapomnijcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Hejka!